treści zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy panią Katarzyną Aleksandrą Kwietniak i panem Kamilem Jerzym Słuchańskim. W sprawie nazwisk oświadczyli państwo, że po zawarciu związku małżeńskiego pan pozostaje przy swoim nazwisku, pani przyjmie nazwisko męża, no i dzieci z waszego związku będą również nosiły nazwisko pan, czyli Słuchański, Słuchańska, tak? No to właśnie od dzisiaj, w tym jakże pięknym miejscu, stworzycie państwo nową rodzinę. Jej trwałość i szczęście zależy będzie przede wszystkim od was samych. Od wzajemnego szacunku i zaufania, jakim będziecie się darzyć. Od wzajemnego zrozumienia, dążeń, oczekiwań. Od wzajemnie okazywanej szczerej miłości i wierności małżeńskiej. Rodzina, którą się także zakładacie, to także ogromna odpowiedzialność i obowiązek. Myślę państwo na to. Oboje również. Jesteście zobowiązani do wspólnego wysiłku i współdziałania dla dobra tej właśnie rodziny, która tu dzisiaj, zgodnie z konstytucją, będzie pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, pan już widzę, muszę kończyć. Wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Katarzyną Aleksandrą Kwietniak i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Kamilem Jerzym Słuchańskim i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Szanowni państwo, na skutek zgodnych oświadczeń obojga stron złożonych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków uroczyście ogłaszam, że związek małżeński pomiędzy panią Katarzyną Aleksandrą Kwietniak i panem Kamilem Jerzym Słuchańskim został zawarty zgodnie z polskim prawem. No w tej chwili są już państwo małżeństwo, no brawo na państwa ogromne.